Telewizja Czechosłowacka przedstawia serial Arabella. Odcinek pierwszy. Jak pan Majer znalazł czarodziejski dzwonek. Reżyseria Wacław Worliczek. Honzik wczoraj pomagał na Wczoraj Honza pomagał mi w ogrodzie. I sprzątaliśmy razem strych. A Bartowej powiedziałem dzień dobry. Mówi się pani Bartowej. Jedz, spóźnisz się do szkoły. Obiecałeś, że jeśli będę grzeczny, pójdziemy do Luna Parku. Zgadza się, ale dopiero wieczorem, kiedy wszystko będzie się świeciło. Właściwie mógłbyś. Pracujesz dzisiaj? Racho, jadę do Luna Parku. Wiesz, idę do Luna Parku. Może się uda. Już to widzę. Pójdziemy? Naprawdę? Przysięgam. Co tak długo wczoraj paliłeś światło? Pojutrze mam egzamin z elektrotechniki. Powinieneś uczyć się systematycznie przez cały rok. Rozłożyć sobie materiał równiutko na 350 kawałków. Tato, daj spokój. Spójrz na mnie. Radio, dubbing, telewizja, film, teatr i wszystko zdążam. A co dzisiaj będziesz robił? Do południa nagrywam western. Bandyci mnie dzisiaj zastrzelą. Gdzie zostaniesz trafiony? Prosto w serce. Honzo, chodź już. Dokończ. Zjem po drodze. A po lekcjach prosto do domu. Ahoj. Ahoj. Na? Jsem przespana. Jestem najedzona. Ale z ciebie koleżanka. No to daj. Tatę dzisiaj zastrzelą. Fajnie. Ja też potrafię. Zastrzel mnie. O Boże, co mu się stało? Zastrzeliłam go. Cože? Słucham? Peda, to są głupie zabawy. Mogłoby tak zostać. Za chwilę startujemy. Jak to wypada? Uwaga, zaczynamy. Jak tam? Brakuje Majera. Pan Fogel traci czas. Jedzie już. Znowu mi podpadł. Przepraszam, zatrzymał mnie telefon. Dzwonili z telewizji. Pan Gross ma dla mnie wspaniałą propozycję. Codziennie będę na ekranie. Gratuluję, dziękuję. Jeszcze pióropusz i gotowe. Tylko najlepsi dostają dziś takie propozycje. Panie najlepszy, reżyser prosił przekazać, że jeśli pan za chwilę nie będzie na planie, to już dawno jestem gotowy. Panie Musil, niech pan przyniesie na plan moją teczkę. Pan Fogel odbiera te worki, a pan, panie Miller, Majer, odpoczywa. No to próbujemy. Próba. Uwaga, próba. Pozor. Jerem. Zaczynamy. Stop, Majer, Majer trochę na bok. Odpoczywałem przecież. Zasłania pan pana Fogla. Widzowie chcą oglądać jego, a nie pana. Przygotować się. Wystarczy. Teraz zaczynamy naprawdę. Wszyscy gotowi? Klapnij. Klaps. 212. O, dzwoneczek. Ładny. Máte nějaké přání, pane? Co pan sobie życzy? Człowiek, kto jste? Kim pan jest? Co tady chcete? Czego pan tu szuka? Stop! Stop! Co tam robi ten facet? Co pan tu robi, u diabła? W głowie się nie mieści, co ci statyści wyprawiają. Co za idiota pana w to przebrał? Jazda stąd. No? Niech pan natychmiast znika. Tak co tohle znamená? Co tu się dzieje? Rzekliśmy mu, abyś Powiedziałem mu, żeby znikał i... A on zmizel. Naprawdę zniknął.
Prosím, pane Gross. Proszę, panie Gross. Díky, Bohuśku. Dzięki, Bohuśku. No a dál? I co dalej? Odwieźli go do szpitala. Odwieźli go do szpitala. Powstało takie zamieszanie, bo nie wiadomo, kto będzie czytał dobranocki. Myślisz, że ja bych... Co? I myślisz, że ja mógłbym? Zaproponowałem ciebie. Na początku niektórzy mieli obiekcje, ale w końcu zdecydowaliśmy się na ciebie. Jestem ci wdzięczny, Franto. Syn jeszcze studiuje. Bardzo ci dziękuję. Jesteśmy przecież kolegami. Dobry z ciebie chłop. To dla ciebie. O 5 w studio. Będę na pewno. Bohuśku, dwa koniaki. Bohuśku! Jest trochę głuchawy. Ale to usłyszy. Czym mogę służyć? Pane Wrchni, dwa koniaki. Dwa koniaki, proszę. Proszę. Dziękuję. Jest was dwóch, Bohuśku? Skąd? Brakuje personelu. Więc kto nam przyniósł te dwa koniaki? Wszystko jedno. Tak. Za twoje sukcesy, Andersenie. Petrze, pomożesz nam? A proč ja? Czemu ja? Takhle se to nigdy nie w ten sposób nigdy się tego nie nauczysz. Proszę. Patrza, proszę. Patrza. Patrza. Podrzuć to. Przytrzymaj. No, je to. Gotowe. Dzięki. Pajdo, Pajdo, nie plącz się pod nogami. Marzenko, zwaczyna. Podwieczorek. Honziku, chcesz taki? Dla ciebie też, Honziku? Mu nesu. Właśnie mu niosę. Honziku, zwaczyna. Teraz nie mogę. Petrze, ty masz zwaczynę. Tobie przygotowałam na górze. Dzięki, zaraz idę. Ja se muszę uczyć. Muszę się uczyć. Ale my cię nie puścimy. Marzenko, trzymaj go. Ty za mnie skończ. Zdasz za mnie egzamin? Trzymaj porządnie. Trzymaj prezent, Gamoniu. I szpilkę. Pajdo! Pajdo, kto tak robi? Wstydź się. Gdzie się nie wstydzisz? Honziku, ty już to masz śniadanie? Zjedzone już? No jasne. Oczywiście, że zjedzone. Pajdo, ty żarłoku. Ty żarłoku. Za trest budeś sedieć. Za karę cię zamknę. A ty, Honziku, mi tu nie kłam. Honziku, ty mi nie lży. Dawno temu żył sobie dobry król. Miał dwie córki. Jedna miała na imię Ksenia. Była trochę zarozumiała. Po zamku przechadzała się jak... Jak paw. Bez przerwy przeglądała się w zwierciadle. Promiňte, omlouvám se. Przepraszam. Druga księżniczka była niezwykle radosna. Poddani skoczyliby za nią w ogień. Nie dziwota, że zakochał się w niej pomocnik nadwornego czarodzieja, Rumburak. Co pan kombinuje? Podrywa mnie pan? Przepraszam, niechcący. Ja pana obserwuję. Pan to robi specjalnie, chyba dla żartu. Ależ skąd? Ja pracuję. Opowiadam dzieciom bajki. A gdzie one niby są? Żadnych dzieci tu nie widzę. Więc pan kłamie. Dokumenty proszę. Szybciej, jesteś antylopą, a nie słoniem. Już szybciej nie mogę. Za dużo jesz. Jesteś gruba. A kto wpycha mi swoje kanapki? Co macie za se?
Co tam znowu? Ale chce się hrać jenom na safari. On chce się bawić tylko w safari, a ona tylko w męża i żonę. Co w tym złego? Bądź trochę milszy. No dobrze. Budeme se vykat, jo. Będę do siebie mówiła pan. Udajemy narzeczone. I co dalej? Co pan się tak głupio pyta? Najpierw musimy urządzić mieszkanie. Stačí ti jeden? Jeden wystarczy? Ani nemám hlad. Nie jestem głodny. Spíš jsem utahanej. Raczej zmęczony. Zdrzemnij się. Za dużo pracujesz. Powinieneś rzucić te bajki. Jeszcze od nich zwariujesz. Te bajki mogą zupełnie zmienić nasze życie. Oby. Po obiedzie zmyję naczynia, a pan utnie sobie na kanapie drzemkę. Ale jak to znieść na dół? Ja już tego nie utrzymam. Wejdź na górę, zamienimy się. Czemu to puściłaś? Co to znaczy? Tak chodź. Chodź no tu. Za tohle tě mám vodit do Luna Parku. Za coś takiego miałbym iść z tobą do Luna Parku? Ani nápad. Słowa trzeba dotrzymywać. Tak moment. Chwileczkę. Dałem wprawdzie słowo, ale to nie moja wina. Bawiliśmy się w narzeczonych i musiałem urządzać mieszkanie. Przecież ciągle muszę się bawić w męża i żonę. Widzę, że nie masz łatwego życia. Prosím, Karel Mayer. Dobrý den, tady je Zuzana. Mówi Zuzana, mogę prosić Petra? Jestli je doma. Zobaczę, czy jest. Petře! Petře, telefon! Kto volá? Kto dzwoni? Jakaś Zuzana. Nejsem doma. Nie ma mnie. Tak je mnie líto. Przykro mi, ale nie ma go w domu. Mogę zostawić wiadomość? No jistě, okamžik. Dobrze, tylko wezmę coś do pisania. Ale. No. Promiňte, já jsem Przepraszam, nie wiedziałam, że jest pan w wannie. Petře, znowu musiałem przez ciebie kłamać. Nie mam z nią o czym rozmawiać. Zostawiła numer. Zadzwoń. Mówiła, że ma jakieś bilety. To určitě. Akurat. Ja nie wiem, proč bys nemohl jednou za čas. Mógłbyś czasem wyskoczyć z dziewczyną do kina. Ślęczysz tylko nad książkami. Niedługo mam egzamin. Jeszcze nie spotkałem dziewczyny, z którą bym się nie nudził. Zawsze wiem, o czym będzie gadać. Co to działacie? Co tu robicie? Sprawdzamy, czy jest nieprzemakalny. Kup proszek do prania. Dobrý den, dzień dobry. Tam może podrzucić pana do miasta? Chętnie, dziękuję. Tatusiu, zobacz. Już się urządziliśmy. Tato, chodź też zobacz. Niech się dzieciaki cieszą. No, macie to pięknie. Ładnie to u was. Pięknie. Wygląda solidnie, ale tu jest trochę za słabo naciągnięte. Powinno być mocniej. Przepraszam, cisza. To jest mi moc. Przykro mi, panie Majer. Przepraszam. Koszmarna cywilizacja. I to akurat dzisiaj, kiedy tak się śpieszę. Jeszcze raz bardzo przepraszam. To nie pana wina. Panie Herman, nie ma tam u was w hotelu dobrego konserwatora? Boiler nam nawala. Zapytam. Będę wdzięczny. Do widzenia. Proszę nie zapomnieć. Wieczorem opowiadam w telewizji bajkę. Naprawdę? Do zobaczenia. Wieczorem w telewizji. Majer! Gdzie ty się podziewasz? Nie mogę was znaleźć. Nie mówiłem ci? Studio 5. Spójrz na drzwi. Nie widzisz piątki? Teraz tak, ale kiedy było otwarte? Hele. Raz, dwa, trzy, cztery.
Jak ti z reže hodím další. Kiedy z reżyserki padnie kolejny numer, wymienisz planszę, zrozumiano? Jasný, pane asistente. Jasne. Rozumíte? Mile. Głos ma być ciepły i budzący zaufanie. Musi pan zdobyć serca małych widzów. Musíte být dětmi milovat. Děti muszą pana pokochać jak własną babcię. No dobrze, a proč nie třeba jako dědeček? Czemu nie jak dziadka? Niech będzie jak dziadka. Po prostu z miłością i uśmiechem. Jak ich dziadek. Tak, hoši, připravit. Przygotować się. Zaczynamy. Mami, już to zacznę. Mamusiu, zaraz się zacznie. Trzymajmy kciuki za tatusia. Drogie dzieci, za chwilę usłyszycie bajkę na dobranoc. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żył sobie dobry król, który miał dwie córki. Jedna miała na imię Ksenia. Była bardzo piękna, ale zarozumiała. Po zamku przechadzała się jak paw i bez przerwy przeglądała się w zwierciadle. Nikogo nie kochała, więc nikt jej nie kochał. No, nazdar. Druga księżniczka, Arabella, była niezwykle radosna. To jest pan Majer. To pan Majer z naszego domu. Poddani skoczyliby za nią w ogień. Była piękna jak wiosna. Oczy miała jak dwa szmaragdy, a ząbki jak perełki. Omluvte prosím technickou poruchu. Przepraszamy za usterki. Omluvte prosím technickou poruchu. Proszę nie regulować odbiorników. A tak się dzieci nie dziwte. Nie dziwota, że zakochał się w niej. Stop. Co je? Co się stało? Co pak neslyšíte, že jsme to nie słyszał pan, że przerwaliśmy? Człowiecze, Polaczek, co za planszę pan tam pokazuje? Według programu. O wilku i koziołkach. Podle programu. Tak se to zawinil vy. To pana wina. Niech pan zobaczy, czytam tekst, który dostałem o księżniczce Arabeli. Polaczek ma bajkę o wilku. Panie Gross, to pana wina. Nieźle narozrabiałem. Przepraszam, szefie. Niech pan przeprosi raczej Majera. Proste kamat! To już jest taková smůla. No przecież to nie udělal. Przecież nie zrobiłeś tego umyślnie. Polaczek, niech się pan z tym zabiera. Ale ja jsem ci to říkala, Karle. Neber. Pamiętasz, jak ci mówiłam, żebyś sobie dał spokój z tymi bajkami. Taki wstyd. Przynajmniej było wesoło. Chodź już, tato. Mnie się podobało. Marzence się podobało. Ustrzelę ci w Luna Parku niedźwiedzia. Naprawdę? Słowo honoru. Idziemy. Pajdo, zmykaj do domu. Zobacz. Założymy się? Łatwiej pan trafić z zawiązanymi oczami. Tak co? To co, jeszcze raz? Tak, poproszę. Niedźwiedź wyjdzie panu drożej niż w sklepie. Umówiliśmy się, że go tutaj ustrzeli. Trzymaj kciuki. Panowie, spokój. Nie mam już pieniędzy. Pożyczę panu. Dziękuję, jutro oddam. Umieramy z panią Hermanową ze strachu, a ty spokojnie bawisz się na strzelnicy. Obiecałem Marzence niedźwiedzia. Sama przecież słyszałaś. Udało się? Na razie nie. Jutro wieczorem cię dalszy. Rano nauczę się strzelać. Chyba żartujesz. I tak muszę tam iść, bo pożyczyłem pieniądze. Zresztą nie mogę pozwolić, żeby dzieci traktowały mnie niepoważnie. A nie jesteś ciekaw, co ja o tobie myślę? Jesteś moją żoną. Powinnaś starać się mnie zrozumieć. Co to masz? Co to? To jsem našel při celu. Znalazłem na planie filmowym. Co? Nie. Máte nějaké. Ma pan jakieś życzenie? Pfuj! To jste zase vy. To znovu pan?
Jaké máte přání? Co pan sobie życzy? Proboha, Karle, kto to je? Kto to jest? Co pan tu robi? Proszę się odwrócić, to damska sypialnia. Więc czemu pan ciągle dzwoni? Dla mnie to żadna przyjemność przybywać z tak daleka, by spełnić pana życzenie. A skąd pan jest? Do toho vám nic nie pani sprawa. Moment. Chwileczkę. To mówi pan, że jest pan tu, żeby spełnić moje życzenie? A po co by inaczej? A gdyby to było jakieś niezwykłe życzenie, na przykład nauczyć mnie strzelać? Niech pan się mnie trzyma. Co pan ze mną robi? Gdzie my jesteśmy? Nie pana sprawa. Proszę to wziąć i wycelować. Na przykład w tego niedźwiedzia. Niedźwiedzia? Przecież właśnie o to chodzi. Ja wiem náhodou moc dobrze. Domyślam się, gdzie jesteśmy. Kam idą? Dokąd idą? Do pracy, kopać do pracy, szukać skarbów. Myśmy to dziś w pohádce. Więc jesteśmy w bajce. Pohádka je mój obor, ja. Ale bajki to moja specjalność. Codziennie opowiadam je dzieciom w telewizji. Ja jestem Karel Mayer. Nazywam się Karel Mayer. Rumburak, czarodziej drugiej. Czarodziej drugiej klasy. To chyba niemożliwe. Właśnie dzisiaj opowiadałem o panu bajkę w telewizji. To ciekawe. A ta telewizja, to co to takiego? Nagle narzucił na tatę płaszcz i obaj zniknęli. Uspokój się i idź już spać. Kiedyś też mi się śniło, ale to nie sen. Na własne oczy widziałam, jak zniknął. Mamo, ja mam wykształcenie techniczne. Nie opowiadaj mi takich bajek. Co my teraz zrobimy? Proszę cię, idź już spać. To asi tak w kostce wszystko. Krótko mówiąc, tak to wygląda. Więc te pana bajki słyszy i ogląda na przykład milion dzieci naraz? Rzeczywiście. To jest nieuwierzytelna wiec. Ta telewizja to nieprawdopodobna sprawa. I na nasze pomiary. Nawet dla nas. Ale jeśli popełni się błąd, to i wstyd milion razy większy. A jaki błąd można popełnić? No wie pan. Dziś jest spóźniona. Ależ to u was ciekawie. O czym to ja mówiłem? Właśnie dzisiaj pomyliliśmy bajki. Wszystkie dzieci teraz myślą, że mama koza to Ksenia, a wilk ma na imię Arabella. O wilku mowa. Widzicie mi, o wilku, a wilk... Niech pan spróbuje go ustrzelić, skoro nie wyszło z niedźwiedziem. Ale jak? Uwaga, wilk. Wasze oko? Oko. I muszka pana strzelby. To moja strzelba? Jasne. Dziękuję. Więc wilk, pana oko, muszka, wszystko w jednej linii. I pociągnąć za spust. Coście narobili? Zastrzeliliście mnie. O rany, będzie afera. Ratunku, na pomoc, jestem ranny. Zawołajcie kogoś, szybko. Czuję, że będą problemy. Czemu zastrzeliliście gadającego wilka? Oszalałeś, Rumburak? Kto to? Księżniczka Arabella. Przepraszam, to moja wina. Mam znajomego doktora Sojkę. Leczy naszego pajdę. Zrobi wszystko, żeby... Ale jeśli wilk umrze... Nie chciałabym być Rumburak w twojej skórze, ani w pana i tego doktora Sojki. Kto to jest? Kto tam? To ja, panie doktorze. Stało się coś z pajdą? Coś gorszego. Chodzi o życie wilka.
Jo, já vám nerozumím. Nerozumím. Tohle, Majere. Já vám, pane doktore, wszystko panu wyjaśnię. Pardon, tohle przepraszam, je to pan Rumburak. Czarodziej drugiej klasy. Prosím? Słucham? No, prostě po prostu strzelałem do wilka. Jest ciężko ranny i strasznie złorzeczy. Kto? Kto taki? Przecież ten wlk? Mówię przecież, że wilk. Gadający. Leży, tam u jezierka w leży przy jeziorku w krainie bajek. Wszystko, co mówię, to najszczersza prawda. Na takowe żerciki je to raczej niestosowna pora na żarty. Dobrą noc. Dobranoc, panowie. Doktore, promiente, ale to jest przecież ale to pana moralny obowiązek. Dobrą noc. To się jeszcze powiemy. Jeszcze pan pożałuje. Gdzie ten wlk? Gdzie ten wilk? Umrzel. Umarł. Takśmy go zakopali. Zakopaliśmy go, panie Rumburak. Mam po karierze. Jestem skończony. Wszystko przez pana. Nie zrobiłem tego specjalnie. A gdyby pan nie dzwonił tym dzwonkiem? Znalazłem go, więc zadzwoniłem. Skąd mogłem wiedzieć? Proszę mi go dać. Jutro znowu by mnie pan przywołał. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu się pan tak denerwuje. Mieszka pan przecież w bajce, a bajki nie istnieją. To się panu udało. Tak my podle vás neexistujeme. Więc my według pana nie istniejemy. Vy poznáte sám, jestli... Niedługo się pan przekona, czy bajki istnieją. Karle, snídanie. Śniadanie. Jak to ja jestem doma? Jestem w domu? Taki si miał tak blázny. Też miałeś taką szaloną noc? Mnie se zdalo, że cię... Śniło mi się, że cię porwali. Co se zdalo mnie, no? Ale co mnie się śniło? Co to? Jeszcze się dymi. Co się tu dzieje? Co tu się dzieje? Spójrz. Sama wystrzeliła. Wystrzeliło to. Trafiłeś w budzik. Po co ci strzelba w łóżku? Skąd ją masz? To strzelba, z której zastrzeliłem wilka. Jakiego wilka? Gadającego. Więc zastrzeliłeś wilka. A gdzie ho masz? A gdzie on jest? No, tam ho... Tam. Krasnale go zakopały. Karle, spamatuj. Opamiętaj się, co ty wygadujesz? Tak se mnie, maminko, zda. Coś mi się wydaje, że ten świat że nam zaczyna zwariował. W filmie wystąpili. Tekst polski Maja i Jerzy Piotrowscy. Czytał Piotr Borowiec.